Orestek, orestek.
Doskonała okazja.
Rozpamiętywać, co by było, gdyby padł gol po tej sytuacji Hołka na początku meczu na 1-1, no ale to jest takie no troszkę wróżenie z fusów, no mimo wszystko zabrakło troszeczkę tej piłkarskiej jakości. Ja się trochę z tym nie zgadzam, bo powiem szczerze, że Tomasowie no, może i przeważała przez całe spotkanie, ale stworzyła sobie dwie sytuacje, po których strzeli bramki, a myśmy stworzyli trzy albo cztery lepsze do strzelenia bramek, tylko bramki nie padły. Zabrakło skuteczności i trochę szczęścia. 7 meczów, 2 punkty, no zdecydowanie ten bilans jest słabszy od gry, chociaż biorąc pod uwagę to, co pokazaliście w Przemyślu tydzień temu, no mimo wszystko chyba sam liczyliście, no więc... No więcej, ale przyjechała lepsza drużyna niż w Przemyślu, no to nie ma dwóch zdań, naprawdę dobra drużyna i powiem szczerze, że jestem wdzięczny chłopakom, oddali zdrowie dzisiaj, serce, niestety, no, 3 punkty pojadą do Tomaszowa. Trudno. Jest Kraśnik teraz. Trzeba walczyć o następny punkt. Dwa najbliższe mecze Kraśnik-Chrobianka, no jest to spora szansa teraz nawet na komplet punktów, no ale zdecydowanie szybki przyjeźdź, kontuzje, no i inne sytuacje. W efekcie czego? No 9 zawodników z kadry, 8 zawodników z kadry, właściwie się nie mogę zająć. No to jest pięta Achillesowa chyba, mimo wszystko. Zgadza się. Kontuzje nas dopadły. Jeszcze dowiedziałem się teraz, że po zmianie Bartka Bysia pobiegł podać piłkę i przeszedł przez płot i coś się stało, ma rozciętą nogę, także pojechał do szpitala. Także to kto wie, czy następny zawodnik nie wypadł. Nie wiem, więc gdzieś jakiś fatum nad tym wszystkim jest. A ja wierzę, że to się odwróci i jeszcze będziemy wygrywać. No po stronę obserwatorom, no prawdę mówiąc, trochę szkoda siebie w tym każdym kolejnym meczu, bo no, ta walka z rosłymi obrońcami, no jednak kosztuje cię dużo zdrowia i w sumie, no co by nie mówić, niewiele z tego wynika. Mało tych podań, troszeczkę za mało od partnerów. Chociaż dzisiaj była jedna okazja, no zabrakło centymetrów. Muszę powiedzieć, że no ciężko gra się. Początek sezonu graliśmy jednym napastnikiem, teraz już gramy na dwóch, także jest mi dużo łatwiej z przodu. No na pewno dzisiaj przeciwnik no postawił nam wysoko poprzeczkę i no, pokazał nam, jak powinno się grać w trzeciej lidze. Doświadczona drużyna po prostu punktowała was. Dokładnie zagrała tak, jak powinno się grać na wyjeździe. No myślę, że jakbym ja i Sobiczowski wykorzystali sytuację przy stanie 1-0 od razu po tej akcji, to mecz by toczyłby się inaczej. No i w drugiej połowie też mogliśmy strzelić kontaktową bramkę. No nie udało się, jeszcze brakuje tego szczęścia i ogrania z drużyną. No i jako królowi strzelców trochę panu brakuje skuteczności w tym sezonie. No tak, no na pewno mam mniej sytuacji do wykazania się i no myślę, że z każdym meczem to będzie jakoś lepiej wyglądało i mam nadzieję, że strzelę jeszcze kilka bramek w tym sezonie. Spodziewaliście się, że będziecie na przedostatnim miejscu po 7 kolejkach? No na pewno nie, liczyliśmy gdzieś tak na środek, bardziej środek tabeli co najmniej. No wasz piękny marsz trwa na razie w najlepsze. Dzisiaj wypunktowaliście Orlęta w Radzyniu, będąc chyba zespołem bardziej doświadczonym, zasługującym na to zwycięstwo. No gospodarze mieli kilka tutaj niezwykłych okazji, ale chyba w przekroju spotkania zasłużone te 3 punkty. Zadowolony z 60 minut my grali dobrze i w końcu o tej przejazd dał się znakiem, bo w końcu już grali na utrzymanie wyniku. Bardzo dobrze rozpoczęli mecz, mówili, że musimy grać agresywno, presingować, strzelili szybko bramku i tu na 3 minucie, na 4-5 mogli od głowenki stracić bramkę. Myślę, że sukces zawsze będzie na stronie mocniejszego zespołu. Gratuluję zawodnikom. Kolejne 3 punkty brali, to mnie cieszy. Cieszy to, że zagrali z tyłu na 0. Byli 2-3 blenda takich, że i w słupik trafił na ten. Ale cieszy też, że kontrolę pili, szybko pracowali. No jeszcze mali i w pierwszej połowie mogli sięgnąć. Значит, w drugiej połowie, w końcu meczu Ірик Барен mógł sięgnąć. Bardzo dobrze w podanie nasi pyskiwane. Z zewnątrz wygląda to w ten sposób, że siłą Tomasowi są wyrównane formacje. Właściwie żadna formacja ani nie wyróżnia się szczególnie na plus, ani na minus. To jest taka drużyna, może nie kompletna, ale w każdym razie jak na warunki trzecioligowe, bardzo, bardzo solidna. Ну, зараз будемо розмовляти про тільки по третьолігових рунках. Я вім, що хоче, пан, зараз. Я вім, що для того, щоб
nawet walczyca za awans, tam czy drużyna była drugoligowa, potrzebna 4-5 zawodników do tego zespołu. Żeby była do końca solidna, żeby była do końca, żeby nie było takich w końcu meczu, naszej sytuacji, jakie było u nas. Cieszyć te, że tu Odessa grał jedyny obcy krajowiec i wszystkie z Tomaszowa. Wszyscy z Tomaszowa grali. Oce cieszyć. I cieszyć też, że teraz wychodzisz teraz 9-4 zawodniki. Tomaszowskie zawodniki. Jest teraz na spisku jeszcze tomaszowskie zawodniki, jakie grają teraz w innych zespołach. My postaramy się na następny sezon albo zimę postaramy się przekonać ich, żeby oni wracali do rodnego zespołu. Wtedy będzie inny zespół. Panie trenerze, po poprzednich meczach stwarzaliśmy sytuację, ale wygrywaliśmy jedną bramką. Tym razem potrafiliśmy, że tak powiem, dobić przeciwnika. No, skażemy tak, des na dzisiejszy moment jest moje trenerskie uczucie. Ostatni moment trafił w podstawowy skład Wawrycy. Dzisiejszy ryd wybrany. Ostatni moment, pamięta pan, kiedy w miejscu ja wypuścił na zmianę na glas, za 2 minuty więc się rozbrał. Nawet w ostatnim miał 2 sytuacje. Jeszcze jest rezerw, kiedy Dysa nie było u nas skontuzowano Raczkiewicza, nie było Jonsa, nie było Michalczuka, na kogo my dużo liczymy, nie było Czoby, Wasyrza. 4-5 zawodników podstawowego składu nie było. Beremy już 3 punkty. Co będzie później, nie wiem. Teraz zadowolony tym, że pierwsze, drugie miejsce samoko meczecie z Rimu. Dalej będzie interesny mecz, następny mecz bardzo interesny będzie Przemysł. Później Krasnik, Chylmianka, bardzo interesujący mecz będzie doma Samoku. Zobaczymy. Ekstra Ciemu! No świetne zachowanie w tych sytuacjach. Dzisiaj pierwsza bramka, no bardzo ładna akcja całego zespołu, no ale druga chyba jeszcze ładniejsza, no ale też chwała za ten strzał, no bo rzadko się zdarza na trzecie by było tak wykończyć akcję z pierwszej. To znaczy, no trochę szczęścia było, no i w końcu wyszło. We wcześniejszych meczach nie siedziała ta piłka, trochę trener miał pretensje, trochę poszło pas. No ja też dzisiaj miałem pretensje, wiadomo, u napastnika tak jest, że czasami wchodzi, czasami nie, no dzisiaj poszło, no trzeba się cieszyć, zobaczyć jak będzie dalej. Trener Błowacki stwierdził, że właściwie w ostatniej chwili skoczyły się do tej meczowej 11, no tymi dwoma bramkami jest szansa na dłużej się zadowolić. Mam nadzieję, no miał grać na obecnie, więc no niestety na treningu przydarzyło się kontuzja, no i skoczyłem ja, wyszło jak wyszło, przecież źle nie wyszło. Także szczęście było, nie sprzyja dalej.